Program budowy ścieżek rowerowych w Suwałkach był głównym tematem spotkania mieszkańców miasta z oficerami rowerowymi z Zarządu Dróg i Zieleni. Wreszcie jest koncepcja systemowego rozwiązania dla tych dróg. Pierwsze ścieżki rowerowe budowane były trochę po omacku, nie zawsze w sposób przemyślany, a w efekcie nie zawsze są na tyle funkcjonalne, by rowerzyści czuli się usatysfakcjonowani. Te nieszczęsne uskoki, które tam zostały wprawione, też brakowało często skrajni, tutaj jest wycięte drzewo już, ale też nawierzchnia, kostka polbrukowa, fazowana, bardzo trudna do jeżdżenia. Też ogromny problem był z samym prowadzeniem dróg rowerowych. To jest ulica Grunwaldzka, też jedna z pierwszych ścieżek rowerowych. Wjazd na przejazd do rowerów praktycznie pod kątem prostym, bez zachowania promieni, bez zachowania łuków. Te właśnie trasy powoli będą modernizowane. Wiele z nich zostanie poszerzonych. Według nowych wytycznych będą miały nawierzchnię z betonu asfaltowego lub specjalnej kostki brukowej. Uskoki powinny być niemal niezauważalne. Ostatnio zbudowane w Suwałkach ścieżki odpowiadają już nowym wymaganiom. Przykładem może być między innymi ulica Dwernickiego czy Staniszewskiego. To jest modernizowana już skrzyżowanie do ulicy Noniewicza, gdzie wszystko udało się wyprowadzić praktycznie na jednym poziomie, tylko z pochyleniu. Są skrzyżowania na ulicy Świerkowej, gdzie też już nie ma problemu z przejazdem. I choć ścieżek rowerowych jest u nas sporo, to wciąż brakuje ich przy drogach wyjazdowych z Suwałk. Nie ma tam nawet często chodników. Tam jest ogromny problem, bo rowerzyści muszą zjeżdżać, jeździć asfaltem, co jest bardzo niebezpieczne. Fajnie to wygląda na ulicy Sejneńskiej, gdzie wzdłuż jest Sejneńskiej poprowadzona nowa już kilkoletnia ścieżka, ale jak to fajnie funkcjonuje. Drugi istotny problem to jest właśnie to, co wspomnieliśmy, że są drogi rowerowe, są ścieżki rowerowe, są ciągi, ale brak jest połączeń po kilkadziesiąt, po kilkaset metrów, żeby to połączyć w całość. W planach jest też budowa ścieżek możliwych do zrealizowania tylko podczas przebudowy dróg. I na te inwestycje mamy projekty. To jest ulica Staniszewskiego, to jest ulica Leśna Buczka, Armii Krajowej, Kolejowa, Północna, Świerkowa, Bulwary Nadrzeczne, nowa ulica 5KD, Sejneńska. W tej drugiej grupie mamy takie inwestycje jak ulica Zastawie. Ona już na szczęście jest projektowana do granic administracyjnych miasta, też tam jest przewidziany ciąg pieszo-rowerowy. Ten fragment dokumentacji, który pokazywałem dla Państwa z przekrojem tej drogi dla rowerów, to jest właśnie z tamtego zadania. I tak jak wspominałem, to są na wylocie z miasta. To jest 23 października, Pułackiego, Chopina. No, Hammerschmidt akurat to jest centrum miasta, ale wymaga też przeprojektowania. Też są pomysły, żeby przeprowadzić drogę nad rzeką, to na siódmy punkt bulwary, to jest utrata Sejneńska. Istotne jest także połączenie w jedną całość istniejących ścieżek. Wyszczególniliśmy 29 zadań. Na te zadania mamy przygotowane rozwiązania koncepcyjne, że one mieszczą się, te przebiegi infrastruktury rowerowej, w istniejących pasach drogowych. I tutaj, gdy się będą pojawiały środki, będziemy to realizować. To są bardzo krótkie odcinki, bo tam jest 300 metrów, 160 metrów, 250 metrów, ale jak się wszystko zsumuje, niestety robi się prawie 6 milionów złotych. Mieszkańcy otrzymali mapki, na których zaznaczono istniejące wydzielone drogi rowerowe kolorem czerwonym, zielonym istniejące ciągi pieszo-rowerowe i przerywanymi to, co planujemy. Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję zgłosić swoje uwagi i sugestie. Odniósł się do nich szef Zarządu Dróg i Zieleni. Tam była pokazana ścieżka przy Dwernickiego, teraz przez Zarząd Dróg. Dlaczego zostało przy okazji pasy namalowane na ulicy? Firma, która maluje obecnie w tej chwili w Suwałkach miejsca dla niepełnosprawnych, też wykonuje pozostałe oznakowanie zgodnie z umową i to oznakowanie zostanie uzupełnione. Wszystkie ścieżki suwalskie znam, wszędzie wiem, przewężnik ile ma i akurat na Świerkowej, oczywiście ja już się przyzwyczaiłam, są za duże spadki, a szczególnie przy Krymaksie. Muszę zjeżdżać na chodnik, żeby się nie wywrócić. Na szczęście mam rower, dobrze zrobiony. Zwrócimy uwagę na to i spróbujemy wymóc poprawę.